Także witam Was w tym kolejnym odcinku na serii Rodzinne Gospodarstwo. Oczywiście w odcinku już piątym na tym kanale, a leci to szybko, nie? Powiedzmy nie. Za będzie już niedługo 10. odcinek, 20. tak w kółko, nie? Do świątu spokojnie z 40 odcinków tu będzie już nagrane, może z 30, nie? Zależy jak to szybko pójdzie. Oczywiście na starcie bez pierdolenia zapraszam Was do czego? Do stawienia hashtagu, a hashtagiem dzisiejszego odcinka niech będzie hashtag sieczkarnia. Przypnę Wam serduszko, bo Bizon ma sieczkarnię z tyłu, także niech będzie hashtag sieczkarnia. Oczywiście wpadajcie tutaj na social media, na Instagrama, TikToka, oczywiście na ten kanał, żeście tu subowali kanał, oczywiście na Snapchata, na Spotify'a i na fanpage'a mojego, nie? Także serdecznie zapraszam do łapkowania, subskrybowania kanału z dzwoneczkiem. Będzie mi miło, jeśli tutaj zostawicie coś. Oczywiście, żeby Wam powiadomienia dotrzymywać. Co to za jakieś tutaj powiadomienia z farminga? Ile mamy FPS-ów? No, dzisiaj kapitalnie. Palimy bizona. Czemu ja w ogóle tutaj mam to? Ja pierdolę, by się ziarno wysypało. A no tak jest z tym farmingiem, że jak coś się wejdzie do gry, to daje zawsze takie rzeczy się dzieją, nie? Dobra. Dokosimy sobie to do końca, wejdzie nam na ten zbiornik. Powinno wejść. No bo łaski nie zrobi, że nam nie wejdzie, nie? Piu, na szczęście. O, przed skarpą, dobra, miniemy się. Dobra. Jedziemy już na zetorka, wysypiemy, bo tam tego. Przyczepy są, to tam pojedziemy. Teraz tak. Nie wiem, które pole jadę. Mam jeszcze soję i tutaj mam takie jedno pole koło domciu. Domciu, uncie, uncia. Ale nie wiem, czy najpierw nie pojedzie się wysypać z tymi zestawami. Chyba tak zrobimy. Chyba się wysypiemy, bo... Czemu nie sypię? Czemu ja mam jakieś... O. Dobra, sypiemy. Oczywiście z bizonka elegancko. Elegancko hej. Hej, że hej. Niech to mówią. O, przyczepa może by. Przyczepa jedna jest. Znaczy dwie przyczepy są i ta jedna. Tutaj myślałem, że ta druga też zostanie zasypana, ale... Dobra. To czekajcie. Bizona zgasimy. Tu się nagrywa. Jo, się nagrywa. Ten OBS nowy jest. Ten 30, wersja 30, także... Jest trochę inaczej niż za starych czasów, jak to mówią. Ale tylko wygląd się w sumie zmienił. I tam parę pierdół, ale tak to samo. On chodzi? On chodzi, dobra. Teraz tak, weźmiemy sobie zetora. Nakręcimy tutaj? Nie, dobra, nie będziemy ryzykować, bo to dwie przyczepy są, to ja nie chcę mieć zepsutego, tam nie zahaczę. Ona spokojnie. Jakbyście słyszeli takie odgłosy, że mam katar czy kaszel, to tam się nie martwcie, spokojnie. Wszystko jest w porządku, tylko trochę przeziębiony jestem. I muszę to do lekarstwa zażyć, dlatego no, jak oglądacie, no to sorry za to takie popijanie czegoś, nie? Człowiek pracuje. Na dworze zaś ma, nie? Jak to mówią. Szczerze, to jest pszenica, nie? Chyba tam. To jest pszenica? Nie, to jest jęczmień, sorry. A to jęczmień to sobie damy tutaj, bo jęczmienia tu jest dużo, to damy tu. Niech sobie wykipruje się. Dobra, pierwsza przyczepa, drugiej nie mieli.
Na live'ach byśmy ogarniali, w razie w jakichś rzeczach będą, to sobie poogarniamy na weekend. Jakbym akurat musiał coś ogarnąć, będziemy sobie na weekendzie robić live'y. Ale to tak, wiecie, na spokojnie, spontanicznie. Bo to ja w ciągu tygodnia nie chcę robić, bo wiecie, nie chce się. No właśnie, gdzie jadę tym zatorem? Dobra, trudno. Pal to licho go, nie? Mam nadzieję, że mi tu nikt nie zawinie. Albo w sumie będzie przygotowany żniwa tutaj te obok. Bo tutaj to pole jedno z moje. Rzepaczek ładny mam ci z PGR-u. Nie będę ukrywał. Se przejdziemy tarona szybkiego sobie. I weźmiemy sobie Ursusa. Właśnie, sobie tutaj jeszcze przekąszę coś. A takie coś. Dobra. Jak jecie, jak też jecie na odcinku tutaj, jak teraz oglądacie, no to też życzę wam smacznego oczywiście. Dobra. Jaka przekąska, fajna. A tutaj też mamy jęczmień. Jedziemy wysypać. Na kolejnym odcinku mam w planach pojechać na ten staw, na te jeziorka, zobaczyć co tam ciekawego jest. Może coś się znajdzie przy okazji. Zobaczymy, widzowie. Oglądajcie odcinki, a się dowiecie. Oglądajcie, oglądajcie, jak to mówię. To tutaj tak chcę się zajechać. Dobra, będę pierwsza wykiprowała. No, ono do tyłu się wykipruje. Ja pierdolę. Czemu to do tyłu się kipruje? Mam nadzieję tylko, że ta będę robił live'y. To wszystko będzie dobrze z internetem. Dobra. Nawet nie wiem, czy jest tam sens pchać dwie przyczepy. No to małe poletko. Chociaż czekajcie. Nie ma sensu. Tak sobie pojedynczo będziemy jeździć. Przecież to daleko, tu nie ma na to pole. Fiat se stoi, oczywiście tak jak stał na poprzednim odcinku, tu se wyjeżdżamy, trzeba powolutku. Rura, kurwa. Oporowo. Oporowo bez tu, feta, mazowiecką buwuła ziemi, feta. No. A tu nie jedzimy, trzeba... Trzeba takuś, jakąś, kurwa, o. No i miniaturkę sobie przy okazji zrobiłem. Ty no. Jedź. Cześć, chcę ładną miniaturkę mieć. Albo taką. I będzie ładna miniatureczka, widzicie. Ja to mam pomysły na miniaturki, na wszystko. Dlaczego ja tak biegnę, to ja nie wiem. Tu są pomysły na wszystko, dobrze. Idziemy po bizonka. Oczywiście realnie, że tutaj nie było. Ale ciepło. Ja pierdolę. Oczywiście zatory, widzicie, se elegancko stoi też. No. Idziemy na chuj, ja to mówię. Jak to ruskie mówili na takim jednym odcinku tutaj. Na takich, nie wiem, dowcipach, żartach, nie wiem. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, wysomszą, szukają szczęścia. A już pojedziemy ten dzień się przez to gospodarstwo przeciskać, trochę odmiany niech będzie też na kanale. Jeszcze w piątek startuje nowa seria, także
Czekajta, ale to dopiero za 2 dni. Wy ten odcinek oglądacie we środę, czyli jutro. Ja nagram go już dzisiaj we wtorek i na czwartek jeszcze nagrywam, a w piątek będzie pewnie nowa seria, coś czuję. Ale co to będzie, to nie wiem. Chyba, że będzie tylko kółka ta seria, nie obiecuję, nie? Dobra, nie ma nikogo, jedzimy. No jedź, ta jedź, ta jedź, to bo mi się spiszy. Dobra. No Jezu, i tu znaki nasadzali. Nie wiem, po co to? Musimy, kuźwa, muszę tamtej strony zacząć, bo mam rozdzielać tam z tej z prawej strony. Jedź, kuźwa. Nie do swojej 60-tki psu. Dobra. A to też sobie na słomę zetniemy to co tam. Nie, to na słomę, tak, to na słomę. Chyba, że to jest tego. No i laga mam, przez coś, czego nie wiem. To jest, co to jest? To jest jęczmień. Ty, to też wysypiemy sobie akurat tam. Wysypiemy akurat tam do tego silosu. Będziemy mieli w tym roku. Mam najwięcej jęczmienia w sumie, jak widzicie. Ok, ja dziwuję się. Fajny jęczmień, fajnie sypia wszystko do tego. Tu też jest to bajorko, nie chcę go tego. Dlatego tutaj sobie to bajorko ominiemy, można powiedzieć. Nie będziemy kozić w bajorze tego zboża, co jest. To tak, trzeba tu się jakoś ładnie rozciąć. To jest tak jakoś to pole, wiecie. O, tutaj trzeba jakoś, takoś, o, takoś. Dobra, sorry widzowie, ale musiałem się wyciszyć po prostu, bo rodzice weszli i tu mamy ile? 13 minut odcinka dopiero? Ja myślałem, że to jest 20 już jest. Dobra, bo to jest to bajoro. Ja już tu nie chcę wierzyć, bo się utopię. I ta utopiłbym się. Nie wiem do końca, jak to bajoro jest tutaj. Ja pierdolono, aż tu jest. Ja pierdolę. Ja muszę sobie z góry patrzeć. Dobra, ale tu jak tak zrobię. No i tu już powinienem przejechać, co? No i tu już przejechałem. Elegancko. Widzicie, tak to się robi. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, będzie mi miło oczywiście. I przypnę serduszko oczywiście przy tej okazji też. Jak napiszecie komentarz oczywiście. A kurwa. Czemu wysiadłem? Dobra, kosimy dalej.
tu pod skosem trochę kosimy, ale to do wybaczenia jest. Nie, no fajnie to pole, nie, naprawdę. Pole fajne, klimatyczne, aż nam można powiedzieć. Ja będę musiał tutaj wyjechać, a to chuj na to. I rura. Łogin, kurwa. Znaczy, czy się nagrywa. To tylko sobie wyłączę przy okazji. I kosimy dalej oczywiście. Szesnaście minut, kuźwa. Dobra. Dobra, kusimy, ja odciszyłem, dobra. Zjem to jeszcze do końca. O, 2 tony za będą. Dobrze, bizon taki zwrotny, to fajnie się kosi nimi oczywiście. Dlatego jak kombaj bizon projektowali, to jakby koła były z przodu skrętne, to by to nie wypaliło od razu, nie? Dlatego zawsze w kombajnach jest z tyłu, bo to dla kombajnu lepiej, nie? No i też ładnie wygląda, nie? Nie oszukujmy się tu. Kombajn, który kurwa ma koła z przodu skrętne, to tak jakby dziwnie by wyglądał. Jak samo bizon, jakby miał koła te przednie, te tylnie skrętne z przodu, to też by dziwnie wyglądał, bo tak to fajnie to wygląda, nie? Mam to parę skosi, mówiłem, tu nie bez sensu, będę brał 2 przyczepy, w sumie dobrze zrobiłem tak. Jedna przyczepa starsza sobie na spokojnie. Fajnie będzie 2 pola do sprasowania, jeszcze zostanie co? A tamto, to nasieczkę se skosimy, to tam. Bo w sumie belek to mi już starczy z tego, jak zrobię, to mi będzie odpowiednia ilość. I soja mi zostaje i to jest tyle, a później jeszcze w późniejszych okresie, tak jesień, będziemy kosić kukurydzę na kiszonkę. Tylko, że coś fajnego się udało ogarnąć, nie? A to zobaczymy. Dobra, nawrócimy. I kłosimy dalej, oczywiście łoporowo. Bez tu feta, mazowiecką wuła, ziemi feta, imię ma. Niedługo 20 minut, także to. Może macie te 20 minut odcinka, ja nie wiem, bo nie widzę. Mam tylko jeden monitor ogólnie. I wiem, że nagrywanie to jak już nagrywać, to lepiej z dwoma, no ale każdy od czegoś zaczyna, potem do laptopa nie podłączę drugiego. Bo to wymaga chyba karty graficznej, a jak podłączyłbym do karty, to wiecie, co by się tutaj działo. Dlatego wolę sobie nie podłączyć, wolę sobie uzbierać pieniążki, sobie kupić komputer, a nie albo laptopa drugiego, takiego tylko lepszego, nie? Dlatego bym sobie zostawił do filmu wrzucania. No.
I taki mały pyrdek został. Dobra, włączamy motowidła. No, bizonek się trochę ubrudził. Jak to bizon zasypło? No, prawie zbiornik tu byłby. Nie walnę w tego. Nakręcimy się, może jeszcze zdjątko zrobimy, zobaczymy. Tylko może niech włączę to sypanie pierw. O. Ale piękne. Już kurwa zgaś. O. Nie no, ładnie wyjdzie. Dobra, włączamy tutaj tego. Ile mamy przy okazji? 27 minut. To wam przypomnę od razu tutaj o subskrybowaniu kanału, żeby nie zapomnieli oczywiście moi widzowie. Dobra, na szybkiego przed tym gościem. Ach, chuj z tym znakiem. Dobra, wyłączamy tą animację wam, bo... No i gdzie ja tu ci gościu zjadę? Tutaj ewentualnie. Dobra, jedź. Kuźwa, daleko nie mam. Ludzie, przepuść ta trochę. Tu będę skręcał przecież. Tu się na styk mieści w sumie. Teraz lekcja cofać kuźwa bizonem, nie? Tyk, 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 dobrze idzie i idzie. Machina. Tutaj za bardzo nie mogę. Tu muszę już. Wiecie co, na chwilę. Dobra, coś takiego. O. No, światła. Właśnie. Kurwa, palec mi jeszcze zrętwił. Cholera jedna. Najgorsze co może być, nie? Dobra, idziemy jeszcze po siódkę. Nie idziemy tutaj w odcinka, czy się marnować. Na kolejnym sobie zaczniemy tamto pole kosić. Na sieczkę oczywiście. To tutaj wprost co jest. Że nie było. No syp, 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 dobra. Tutaj sobie wiadomo, w zimę tam czy coś, to sobie posprzedajemy te plony. Dobra. No i co, to byłoby na tyle z tego odcinka. Oczywiście zapraszam was. Oczywiście do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem i łapeczką w górę, żeby was oczywiście też nic nie minęło i tego. Oczywiście dzisiaj byłem ja, Bartek. Dzisiaj sobie wykosiliśmy... Dokończyliśmy kosić jęczmień jedno pole i zaczęliśmy sobie drugie i to skończyliśmy, także wszystko tak jak miało iść dzisiaj z planem. Do zobaczenia na 6. odcinku tej serii i naura.